Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Jagoda i bardzo lubię haftować. Przed wami jagodowy bukiet. Troszeczkę postępów i chciałabym dzisiaj z wami razem pohaftować. Jak widzicie, przygotowałam wydruk z sagi i zaznaczonym kolorem, który mam zamiar pohaftować razem z wami. Haftuję ten jagodowy bukiet, bodajże zaczęłam go w weekend. Wróciłam do niego w weekend i chcę się pochwalić, że pojawiły się jagódki. Może jagódki czy borówki? Ja nazywam ten bukiet jagodowym bukietem, więc stwierdzam, że to są jagody być może są to borówki. Na tę chwilę mam wyhaftowane jakoś 30, ponad 30% obrazu. Idzie fajnie, sprawnie, ale jest też bardzo, bardzo dużo pomyłek. Jak widzicie mazak, którym rysowałam linię znikł. Dziś narysowałam sobie jedną parę kresek takich pomocniczych, żebyście zorientować z pomyłkami. I wiem, że tutaj, właśnie w tych jagodach, się pojawiły jakieś przesunięcia, ale już nie będę tego poprawiać. No i teraz z rana haftowałam tutaj ten element, i też wiem, że jest przesunięte o jeden rząd w dół. Trochę inaczej się haftuje na murano, tym bardziej, że haftuje jakby co drugą dziurkę. Więc często zdarzają się pomyłki, jeżeli się zamyślę, coś przerwę, gdzieś wyjdę na chwilę i wrócę, i często jest tak, że po prostu się pomylę, na przykład o jeden rząd. Nie chciałam już rysować tych linii od początku, bo musiałabym znowu liczyć, więc będę się starała haftować. Jak najbliżej tych miejsc, gdzie już są postawione jakieś krzyżyki, żeby nie skakać w różnych miejscach po hafcie. Jest wtorek. Ja jestem w domu. Słyszycie po głosie pewnie dlaczego. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale już drugi raz jestem chora, a Marysia normalnie wchodzi do żłobka. Normalnie dzisiaj ją musiałam odprowadzić na zajęcia. I jak wyszłam z domu, zobaczyłam, że mam przymarznięte szyby. Więc, żeby nie stać z dzieckiem i tego nie skrobać, bo kompletnie się na to nie przygotowałam, że będę dzisiaj musiała skrobać szyby. Więc wróciłam się szybko po wózek i ją zawiozłam po prostu w tym wózku, żeby tego czasu już nie marnować na skrobanie. Ale nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo no nie czuję się za, za dobrze no i tym razem musiałam iść na zwolnienie bo za pierwszym razem jak we wrześniu jak byłam chora to po prostu miałam urlop i skorzystałam z tego że byłam na urlopie nie wiem jak to jest możliwe lekarz też się śmiał, że dziecko dwa razy kichnie, a rodzice już no chorzy mój mąż też tam coś zaczyna pokasłować Zaczyna kaszleć. Ale on no, poszedł normalnie do pracy. A ja w związku z tym, że też pracuję troszeczkę w terenie yy, i no i w biurze. No to, no to stwierdziłam, że o nie dam rady. Nie dam rady po prostu chodzić i coś sprawdzać na zewnątrz, bo no. Może i nie ma tej gorączki, ale jest katar. Ja jestem teraz na lekach, na kroplach. Witaminy biorę, co się da, żeby się podkurować. I jedyne, co jest fajnego, że no mogę dla Was nagrać jakieś dodatkowe filmiki. No, i pewnie ten też, y, mam nadzieję, że go wrzucę dzisiaj bez y, obrabiania żadnego, po prostu to co nagram, to wrzucę. Y, u mnie na kanale już zrobiło się trochę świątecznie ze sprawą ostatniego filmu y, odnośnie wspólnego haftowania z Korikamo. Już bardzo dużo osób się zgłosiło. Y, przypomnę Wam o co chodzi. Y, zgłaszacie się. Na bloga klub twórczych mam, i tam jest ogłoszenie o zabawie, o wspólnym haftowaniu wzorów od Korikamo. Te wzory możecie sobie wybrać, czy to wzór na aplikację, czy to wzór w PDF-ie, i po zgłoszeniu, jak się zgłaszacie, dajcie swojego maila. I my będziemy po, po tym terminie, bo do końca października można się zgłaszać. Po, po prostu te wzory wysyłać i będziemy, będziecie też i wy, i ja haftować wybrany wzór, a może i kilka, jeżeli zdążycie. Ja częściowo mam już, czasie częściowo, no, mam przygotowane nici, mam przygotowany materiał. No i nie wiem, kiedy się będę zabierała za to. Ale też zastanawiam się, czy by nie zorganizować takiego konkursu dla Was, dla moich subskrybentów. I chodzi mi taka myśl o, też o wspólne haftowanie, ale wzorów wybranych przez Was na bombkę. I tak się zastanawiam, czy by takiego czegoś nie przeprowadzić, tym bardziej, że mam... Mam jakieś zestawy, które mogłabym przeznaczyć na nagrody. Myślę tutaj o takich dwóch, jedna kanwa z nadrukiem z motywem zimowym i też mam zestaw samplerka zimowego i nie wiem, czy ja go będę haftowała, więc tak się zastanawiam. I możecie mi wpisać w komentarzach, czy chcielibyście taki konkurs, taki. Taką wspólną zabawę na haftowaną bombkę. Ja zbieram, zbiorę takie informacje, jeżeli będzie tych chętnych. Nie wiem ile, może już nie będę mówić liczbami, ale jeśli będą po prostu chętni, to myślę, że taki konkurs bym przeprowadziła. Myślę, żeby to było no coś. Coś już bardziej podświęta, mimo że ja jeszcze haftuję jesienny samplerek, chcę go zakończyć i później dopiero zacząć tą zabawę z Korikamo. No i też myślę o tym konkursie na haftowaną bombkę, intensywnie będę myślała. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to piszcie tutaj w tym filmiku pod komentarzem, czy chcielibyście taki konkurs. No, i ja to rozważę i być może coś takiego zrobię, ale to dopiero w listopadzie. A teraz trochę po powróciłam do kolorowego haftu, do kwiatów. Mimo, że mam teraz tego czasu więcej, bo jestem mm, aż do piątku. Muszę się wykurować jak najszybciej Ale po prostu wstać mi się nie chciało Żeby małą zaprowadzić W ogóle jest zimno I mi też jest zimno Siedzę w dresie Przy grzejniczku Zrobiłam sobie herbatkę No ale mówię, że A i tak haftuję, i tak haftuję No to jak pohaftuję i po, pogadam trochę na tyle na ile mi głos pozwoli. To się nie obrazicie, będzie jeden film więcej do oglądania. Będziecie mieli przy czym haftować. A jak jakiś, już jakiś czas nie było filmików ze wspólnym haftowaniem, no to postanowiłam, że taki filmik nagram. Przypominam wam jeszcze o też jednym wyzwaniu Dary Lasu, czyli wykonujemy jakieś, jakąś pracę związaną z darami lasu, niekoniecznie w tematyce jesiennej. Także na klubie, w naszym klubie twórczych, mam sporo się dzieje. Zachęcam, zajrzyjcie, zerknijcie. I może się skusicie albo na zabawę skorikamo albo na dary lasu. Jak to woli, do wyboru, do koloru. Mam tutaj troszeczkę ciemno. Ja i tak czekałam sporo, aż się rozjaśni, bo jest godzina dziesiąta. Wcześniej haftowałam samplerka jesiennego. I no, i, no i wróciłam trochę tutaj do tego, do tych moich kwiatów, żeby móc wyhaftować ten element, który potrzebowałam dokończyć, żeby mi nie wisiała ta nitka, ale też długo mi to zajęło, bo nie mogłam się połapać. I, no, i teraz już mam inny kolor i haftuję tym innym kolorem. Na Murano haftuje się trudniej, ale za to ładnie to wygląda. Kolory są piękne. No i nic, no muszę przerwać. Myślałam, że będę mogła pohaftować, a tu już mam telefon, dzwoni. No i niestety będzie filmik łączony. No to tak jestem ponownie. Radnie, rad. musiałam przerwać, bo mama się tutaj dobijała na telefon, a ja tym telefonem akurat nagrywam. No i też długo nie będę mogła pohaftować, bo mama przyjedzie w odwiedziny. No i. No i co? Więc wykorzystam ten czas, który mi został, żeby móc pohaftować. Mam nieogarnięte, nieposprzątane, bo wczoraj mi się nie chciało. O, ale mogę też Wam powiedzieć, bo jakiś czas temu też mówiłam, że odkąd Marysia poszła do żłobka, znowu spała ze mną i teraz od paru dni udało się, że śpi w łóżeczku. Co prawda wybudza się w nocy i czasami do mnie przychodzi, ale i tak już jest postęp. I cieszy mnie to, że no, udaje się, żeby położyła się do swojego łóżeczka. A zrobiłam to w ten sposób, że Powiedziałam jej, że jak będzie ładnie spała w łóżeczku, to w nocy przyjdzie skrzat i zobaczy, że Marysia śpi w łóżeczku i zostawi jej mały prezencik pod poduszką. I wyobraźcie sobie, że, bo, to, bo to zrobiłam w weekend chyba z piątku na sobotę, że rano Marysienk, Marysieńka staje i przypomniała sobie o tym, że miał być prezencik. No ja oczywiście tam wcześniej coś jej wsadziłam pod tą poduszkę taki jakiś mały, mały prezencik. No i ona zaczęła tego prezentu szukać. Jak się ucieszyła, że skrzat jej zostawił prezent, że ona spała w swoim łóżeczku, była taka zadowolona, taka szczęśliwa, że dostała taki mały upominek. No, my byliśmy w szoku, że to tak... Y tak poszło nawet, gdybym wiedziała, że to tak e, będzie to pewnie wcześniej bym wymyśliła tak, żeby jej dać e, jakiś prezencik malutki i wtedy ona będzie miała motywację e, także no, trzeba się e, czym łapać wszystkich sposobów e, żeby, no, żeby postawić na swoim no bo nie jest już tak e, fajnie mi się wysypiać jak z nią śpię, bo wiadomo gdzieś tam mnie kopnie a tu ciasno, a tu niewygodnie, a tak ma swoje łóżeczko. Ja jeszcze z nią jestem w jednym pokoju, bo, bo się przebudza i tam czasami do mnie jeszcze przychodzi, ale już jest inaczej. Już jest lepiej. W żłobku też jest lepiej, już tak nie płacze mi rano, chętnie chodzi. I najbardziej lubi panią, która przynosi obiadek. I jak jest spora obiadku, to zawsze jak Marysia zobaczy tą panią, to y, krzyczy wręcz: o, przyszła pani Monika, będzie zupka. No i ja się zawsze z tego śmieję. Panie mówią, że Marysia ładnie je. Także no, y, to był bardzo dobry pomysł, że poszła do żłobka, y, mimo że no, trzeba jednak ją obudzić wcześniej, y, przygotować, zaprowadzić, no i później szybko do pracy. Ale jakoś dajemy radę, tak jak większość rodziców na tym świecie, którzy pracują. No, no, teraz muszę tylko wrócić do zdrowia i znowu się zacznie hardcore. No, dziś mi się nie chciało tak naprawdę wstać. Ale mimo wszystko, że później wstałam i tak właściwie na tą samą godzinę małą odprowadziłam. No i wróciłam do domu, zrobiłam sobie kawkę. Przebrałam się w dresik. No i, yy, i co? No i wróciłam do, do haftowania. Ja już chyba sobie nie wyobrażam <laughs> dnia bez haftu. Yy, wieczorem, jak mała mi uśmiecha, ja przeglądam yy, aplikację, które w następnym tygodniu, który haft będę robiła. Ile jeszcze muszę zrobić na tym hafcie? Yy, i układam to sobie wszystko, zastanawiam się i praktycznie codziennie myślę, może by coś nowego zacząć, ale z drugiej strony się powstrzymuję, że no, mam już zaczętych pięć takich no, większych prac, niemalutkich. Co prawda, ten jagodowy bukiet nie jest jakiś bardzo duży, ale... no, ale jednak też trzeba na nim postawić trochę tych krzyżyków. No, jest, jest malownicza wieś. Jest wielki obraz, jest wielki haet, no który chyba mi najsłabiej idzie, bo tam mam najmniej. Są też koty, to też jest duży obraz i te dwa są bardzo ciemne kolory, koty i haet. No, ale jest malownicza wieś. Coś jaś, jaśniejszego, jest jagodowy bukiet, jest jeszcze lukas zimowy Mam nadzieję, że w tym miesiącu też mi się uda na lukasie pohaftować Ale lukas jest jakby ostatni w kolejce Bo po jagodowym bukiecie zabieram się za koty No i w międzyczasie samplerek mm. No i tak jakoś leci Mam nadzieję, że tu w tym miejscu się nigdzie nie pomyliłam, ale na razie mi się wszystko zgadza. I tutaj jest tak, że ja wiem, w którym miejscu się pomyliłam, ale osoby, które nie znają wzoru, to nawet nie zauważą tego, więc jeżeli zrobię tych nawet jeden rządek, gdzieś tam parę krzyżyków nie w tą stronę, to ja po prostu to zostawiam i haftuję już prawidłowo w innym miejscu, gdzieś obok. I robię tak, żeby mi się to wszystko zgrywało, żeby po prostu nie próć i nie marnować czasu. W związku z tym, że i tak będę musiała ten filmik przemontować, to może dodam na początku etapy, jak powstawał ten jagodowy bukiet, bo, bo robię też zdjęcia. Staram się robić zdjęcia, jak nie, nie zapomnę na koniec miesiąca z postępów, no i może Wam wrzucę, a i tak już musiałam przerwać i tak, no to no to to co mi szkodzi może zdążę jeszcze dzisiaj opublikować no i za chwilę będę musiała chyba jednak tutaj szybko coś poogarniać no chyba, że jeszcze coś dogram jak z mamą się nagadam. No a z tą chorobą to... Ja w piątek w pracy y, miałam telefon ze żłobka, że o Marysia już zaczyna tam mieć katarek, już tak coś się tam zaczyna. No i przyszła sobota, Marysia może kichnęła z dwa razy, no i mnie coś zaczęło brać. A jej przeszło. No i w niedzielę już całkowicie wiedziałam, że, no, że ona będzie zdrowa, a ja będę znowu chora. Z jednej strony to dobrze, no bo dziecko odporne jak na razie. No ale z drugiej strony, co? No, ja jestem chora i, i, no i już drugi raz i nie wiem, co, co robić. Jem tak samo, biorę jakieś tam witaminy, a mimo wszystko i tak znowu złapałam jakąś infekcję. No w żłobku też jest mało dzieci, bo dziś na przykład panie wysłały filmik, jak tam dzieci mal malują i naliczyłam, że jest aż siedmioro dzieci, czyli y, można rzec, że połowa połowy nie ma. No dobra, ja może się biorę tutaj troszkę za ogarnięcie pokoiku. Dopiję herbatkę i może za chwilę się odezwę, za jakiś czas jeszcze coś pohaftujemy razem. Może mi jeszcze jakiś przyjdzie temat do głowy, to jeszcze Wam coś poopowiadam. W związku z tym, że filmik i tak będę składała z kilku części, to jeszcze Wam pokażę moje storczyki. Ten nawet pasuje kolorystycznie do jagodowego bukietu. No u mnie kwitną jak najęte Te są najbardziej rozwinięte I ma jeszcze dodatkowe e, dwa pędy Dwa? Dwa, tak Tu jest jeden i to drugi No i ten, który dostałam rok temu na urodziny od męża W tym roku też na urodziny mi zakwitł e, I też ma taki ładny kolor Może tu trochę światło odbija no, Tu już jeden pączek Trudno powiedzieć, jaki to jest kolor. To jest taki, nie wiem, herbaciany, coś takiego, tak mi się wydaje. No i ten malutki, który też chyba w jakimś filmiku pokazywałam, że on mi kwitnie z i też ma dwa pędy i jest oblepiony. Są jeszcze storczyki, które dopiero zaczynają wypuszczać pędy, więc na razie Wam ich nie pokażę. Ale tak jeszcze czekam na mamę, więc no, trochę się nie mogę doczekać, bo już tak miarę ogarnęłam. No i mówię, a dobra, to dogram jeszcze, pokażę Wam storczyki. No i czekam dalej. W międzyczasie haftuję samplerka i tam też trochę przybędzie, więc no, nie marnuję tego wolnego czasu i robię te krzyżyki. Ten jest piękny. Akurat ten stoi w pokoju, gdzie ja śpię z Marysią i gdzie mam biurko. Akurat podczas nagrywania tej wstawki o storczykach przyszła moja mama, więc no szybko musiałam zakończyć. Ma wyczucie. W międzyczasie zdążyłam ogarnąć Marysi kącik do malowania, i jak zwykle mam ręce w mazakach. Musiałam jej to poprzebierać, to co wyschnięte, wyrzucić. No i powiem wam, że to zawsze jest motywacja, ktoś przychodzi, bo przynajmniej jest ogarnięte w miarę. No, już przynajmniej później nie będę musiała sprzątać, bo miałam sprzątać po obiedzie. No, ale posprzątam najwyżej troszeczkę, a czy się posprzątam? No, posprzątane już mam, także no, dzisiaj już nie będę musiała tego robić. No i mam ogarnięte Marysi umyłam stoliczek Posprzątałam jej Mama przywiezła jeszcze jej jakieś klocki Więc jak przyjedzie To przyjdzie z, 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 Ze żłobka To będzie miała co robić Bo akurat u mamy Jak jeszcze ją odwoziłam latem Jak zaczynałam pracę To jak była u mamy To ona się tymi klockami bawiła I to jakoś jej się lepiej układa Takie większe klocki ale dzisiaj też zamówiłam Lego Duplo, bo tam dostawała jakieś takie malutkie zestawy i mało tych klocków jest, a też je lubi. W sumie no nie ma za bardzo, jak co z nich układać, bo coś tam ułoży i już brakuje klocków, więc dzisiaj jej dokupiłam. Klocki rozwijają bardzo wyobraźnie, więc jak najbardziej niech je używa. Może ja też z nią dzisiaj poukładam te co mama przywiozła. No lepsze to niż puszczanie bajek, ale to czasami no, nie da się. Tym bardziej mąż zmęczony, ja też nie najlepszym stanie, nie ma jak z nią wyjść, bo no, ja, nie, ja z nią nie pójdę, mężowi to tak no, albo się nie chce, albo się położy, albo też coś tam go łapie i, no, i co, i zostają w sumie tylko te bajki. No, ale też wiadomo, no, trzeba się czasem pobawić. Dobrze, że posiłki jemy w kuchni razem. No to ona już ten telewizor też nie patrzy. No i też lubi, e, lubi mycie, kąpanie, siedzenie w wannie. Więc też to zawsze trochę czasu e, leci na to. No a mówię, dokończę ten filmik, co prawda jest już zaraz pierwsza i zaraz będę musiała szykować, yy, znaczy się, no, odgrzać obiad, ugotować ziemniaki, w sumie mięso odgrzać. A teraz yy, grzeję sobie moją ulubioną zupę, bardzo lubię zupę pomidorową. Jeszcze mi zostało trochę, więc odgrzewam i się posilę mm. <laughs> na gardełko ciepła zupka w sam raz. No, posiedziałam, pokadałam z mamą i zawsze to inaczej. Widzicie, miałam haftować na dwie, a znowu haftuję na jedną. No i tak, tu będę miała kwiatka, tu będę miała kwiatka i chyba tu. To jeszcze trzy i jeszcze takie te mm, borówki, jagody. Mm. Dzisiaj mamy wtorek, więc pewnie ja jeszcze może jutro i może w czwartek jeszcze będę haftowała ten obraz i już przejdę do prawdopodobnie kotów, żeby też tam więcej przybyło. Tym bardziej jak jestem w domu, no to wtedy więcej przybędzie niż tylko to, co bym miała po pracy. Ale wiadomo, że w domu się człowiek jeszcze pokręci, a to to poprawi, a to, to do, do prania, a to do suszenia. No, i tak też czasami coś obejrzę, jakiś film na Disneyu. No, później tylko bajki. Przeważnie, bajki. No, i wieczorem, jakieś tam wiadomości, żeby wiedzieć, co się w świecie dzieje. <laughs> No i tak to. Mam nadzieję, że tutaj się nigdzie nie pomyliłam. Trzy, dwa, dwa, tak. I tu w tu, dobra. Na razie się nie pomyliłam. <laughs> No, ciekawe, kiedy mi to przejdzie. O, mam nadzieję, że do końca tygodnia się wykuruje. <laughs> Jak chwaliłam moje storczyki, a mama przyszła, bo moja mama też ma ich bardzo dużo. Też część mo moich storczyków też wywiozłam, bo tu mi się nie mieściły. I zauważyła, że tam gdzieś na liściach coś się dzieje. No. I powiedziała mi, żebym liście przemyła roztworem czosnku i cynamonu, żeby się pozbyć tej takiej zarazy No, i zobaczymy. Muszę zakończyć nitkę, nie chcę uderzyć telefon, Bo zwykle sobie obracam, bo mam ten, haftuję za pomocą stojaka z Hopy Studio, i zazwyczaj obracam sobie ten tamborek, żeby mogła uciąć nitkę. A tu nie chciałam. Ja tutaj widzę dobrze, ale tu wy widzicie słońce się odbija, może trochę przysłonię. O, teraz widać lepiej. Wcześniej było mniej tego słońca, a już jak jest po południu, to jest więcej. No, tu mam ucięte. Jest to trochę kłopotliwe, jak mam blendy. Muszę uciąć kawałek, odciąć kawałek z bobinki z jednego koloru z drugiego, później wyciągnąć nitkę z jednego koloru z drugiego, a później to jeszcze zawinąć to, co mi zostanie. Także no najlepszym chyba sposobem, jeżeli są blendy, to to jest taka organizacja, jak mam na kotach. Czyli. <laughs> Mam na organizerze zaczepionej. Po prostu wyciągam po jednej nitce. No ale tutaj już mam więcej kolorów i po prostu zostawiłam na tych bobinkach. I tak musiałam to ponawijać. No i tak wyszło. Ale wygodniej mi jest, jak wyciągam z organizera, jak na przykład mam haftować koty. I tu jest mniej blendów, więc myślę, że jeszcze się przemęczę jakoś. Dobra. To jestem tutaj w tym miejscu. Jeszcze będę chciała zdążyć przed powrotem do mowników połączyć ten film, czyli posklejać te części, które nagrywałam. A zazwyczaj jak biorę się za nagrywanie, to albo przyjdzie listonosz, albo mąż za szybko wróci z małą, bo, bo nie chce ona być na dworze, a to coś tam. I zawsze jest tak, że nigdy nie mogę ciąg, ciągiem nagrać filmu, tylko muszę go później siedzieć, obrabiać, łączyć. Chociaż zdarzało się, parę razy się zdarzało, że miałam ciągiem i po prostu rzucałam z telefonu. No, a teraz, no niestety się tak nie da. Więc za chwilę, pewnie jak już się wygadam, to będę montować filmik i Wam go pokażę. Nie wiem, co będzie w następnym. Przeważnie tematy na filmy to mam tak o znienacka, że po prostu przyjdzie mi jakiś temat albo chcę o, o czymś powiedzieć, no i wtedy nagrywam. Mam jeden pomysł na film, ale to jest bardziej bliżej świąt. Ale to nie szkodzi, żeby się do niego przygotować. No a na póki co to, jak jest cisza i spokój, no to wspólne haftowanie też jest. Dobrym pomysłem na filmik. <laughs> Także i minusy, i plusy, zwolnienia. <laughs> no, ale tak to już w życiu bywa. Żeby tylko nie było tak, że ja dojdę do siebie, <laughs> a Marysia się rozchoruje. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No już. Z głosem gorzej. Więc będę musiała powoli kończyć. No za dużo to ja się nie nachaftowałam z wami. Ale już mnie tak drapie, że chyba nie dam rady mówić. <laughs> Może później jeszcze pohaftuję, zjem coś. Yy, skram. Zmontuję. No, także przy Was to tylko tym kolorem co widzicie. Nawet nie wiem ile tu krzyżyków zrobiłam. Wydrukowałam taki kawałek, a zrobiłam mało. No, zamiar był inny, wyszło jak zawsze. No, ale zawsze coś jest. Także myślę, że nie będziecie pokrzywdzeni i troszeczkę będziecie też mogli pohaftować przy tym filmie. Napiszcie mi w komentarzu jeszcze raz, czy. Chcecie konkurs na haftowaną bombkę? Poczytam i zobaczę, czy będą chętni i może taki konkurs w listopadzie zorganizuję. Bo ja na pewno będę robiła jakieś, może ze dwie, bo jedną na pewno do zabawy korikamo i może jeszcze jedną... Taką dodatkową, żeby mi też coś na choince przybywało. No nic, będę się z Wami żegnać. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się cieplutko. Pa!